Witajcie serdecznie moi drodzy, witam was ja na swoim kanale w tej jakże niekorzystnej aurze pogodowej po raz kolejny. Znowu pada deszcz, po raz kolejny witam was z Michigan, po raz kolejny z Fishing Planet, po raz kolejny w serii Challenge, no i po raz kolejny na szczupakach. Dlatego na szczupakach, że moi drodzy, na szczupakach zarabiamy pieniądze, a że ja tych pieniędzy nie zarabiam, bo mam ich strasznie mało i zamiast chyba zarabiać, to cały czas je tylko wydaję, bo nie mam kurczę zbytnio czasu, żeby sobie poświęcić na grę, więc no niestety dłużej to troszeczkę zajmie, a chcę się z wami regularnie w Fishing Planet spotykać, no i mam nadzieję, że w tym tygodniu, chociaż no dzisiejszy dzień to już dał mi popalić niesamowicie. No ale cały czas mam nadzieję, że może jednak w tym tygodniu uda mi się coś troszeczkę więcej zarobić. Już nie mówię, że na łącznie z waszą widownią, no ale dzisiaj się spotykamy, bo już tydzień czasu minął od momentu złowienia spotkania w ogóle jakiegokolwiek z Fishing Planet. Ja już to tłumaczyłem na filmiku z Ultimate Fishing, dlaczego tak wyszło? Więc się nie będę powtarzał, powiem tylko, że po prostu miałem zapierdziel cały poprzedni tydzień, a weekend miałem wyjazd poza miasto i się odstresowałem, odpocząłem i w ogóle nabrałem trochę więcej chęci do życia i tego typu rzeczy. Wycieczka taka weekendowa bardzo polecam, zwłaszcza z kimś bliskim. W moim przypadku tak właśnie było. I po prostu no troszeczkę człowiek inaczej zaczął podchodzić do pewnych spraw. No i dzisiaj jest poniedziałek, jest kurde czas, chociaż też zakrzon taki był w robocie, że masakra, no ale znalazłem chwilę, żeby nagrać wam odcinek. I mówię, no cały czas szczupaki, no bo na szczupakach najwięcej zarabiamy kasy. No aura jest niekorzystna, bo pada. Martwię się, że może ten odcinek być troszeczkę, moi drodzy, taki nudnawy ze względu na to, że deszcz one nieco słabiej biorą. Niestety. W deszczu najlepiej na sandacza, no ale ostatnio na tych sandaczach też jakoś nie poszło najlepiej, więc chyba raczej może nie będę ryzykował. Aczkolwiek liczę na to, że być może. Okej, mamy branie. Uda się coś fajnego nam tutaj dzisiaj wyhaczyć. Mimo niekorzystnej aury. Zapewne koło siódmej ten deszcz przestanie padać, bo zawsze tak jest, że on padał z reguły do siódmej. Z reguły pada do siódmej, a potem już przestaje padać, więc będzie nieco lepiej, jednak no mamy miks, a w miksie no te szczupaczki tak troszeczkę słabiej biorą, ale tu branie takie ciekawe dość, powiem szczerze, bardzo ciekawe. Całkiem ciekawie walczy rybka, nie jest to jakiś gigant, ale walczy ładnie. Mam nadzieję, że to jest zapowiedź dobrego połowu w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Nie. I cóż my tutaj takiego mamy? No nie brzydki, medalowy 6200, całkiem spoko, na dzień dobry, bardzo ładnie. Myślę, że można uznać to za bardzo udany początek. Oby tylko gorzej nie było. Aby tylko gorzej nie było. No aczkolwiek na chwilę trzeba było na niego poczekać, więc no to też nie wróży zbyt dobrze. Jakoś ta kasa mi przez palce ucieka, chorowa. Muszę, wiecie co, przysiąść trochę fałdów i zarobić tych pieniędzy, bo szósty raz będziemy się widzieć na Michigan, a ja praktycznie stoję w miejscu, no nie? O, i mówiłem, siódma godzinka wybiła, proszę bardzo. Deszcz przestał padać.
Nawet, kochani, próbowałem mamy branko. Aż prawie z pyska tej rybie wyjąłem tą przynętę, ale wyczekałem, wyczekałem. I co? I główienko za przeproszeniem, piździurka jakaś mała. Nawet się hamulec nie uruchomił. No ale lepszy nic, ryc niż nic. No dobrze, że trochę deszcz przestał padać, to przynajmniej nieco ciszej się zrobiło w eterze. No i mam nadzieję, że może jak deszcz przestał padać, to ta rybka nieco lepiej nam tutaj troszeczkę poszaleje. I trochę pobierze tej przynęty. Kurczę, no bawa, kiedy 3-kilowe szczupaki, to mi tych minogów szkoda, ale powiem wam szczerze, że próbowałem łowić na shinery i też jakoś tak słabowato to szło. Na minogi lepiej mi biorą niż na shinery. Tak to właśnie jest. No i właśnie mówię, będę musiał troszeczkę fałdów przysiąść, bo inaczej my z tym challenge'em tu będziemy pół roku się męczyć. A to już szóste spotkanie, a u mnie kurde kasy nie przybywa. Zrobiłem jakieś śmieszne zakupy, nie pamiętam czy to w ostatnim odcinku, czy jakoś w międzyczasie. Wydałem full kasy, kurde, słabo mi w ogóle poszło łowienie. Bo się zasadzałem na te sondacze i na te trocie, to jakaś tragedia była, właśnie nocne łowienie miałem. Sprawdzałem, jak to tutaj wygląda na tym mieście, no to powiem szczerze, że na Emeraldzie te sondacze w nocy to mi łapały się jak głupia, a tutaj to powiem wam szczerze, że naprawdę, naprawdę nie było czym się chwalić. Się człowiek tylko narzucał, namachał, a brań to jak na lekarstwo, po prostu przez całą noc, nie wiem ile trwa, no jeżeli założymy, że godzina to 15 minut, tak? Godzina czasu gry to 15 minut czasu realnego. To powiem wam szczerze, że cykl powiedzmy tam, nie wiem, od 21 do 5. No to jest 22, 23, 24, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. 8 godzin to 15 minut na godzinę, to jest 80 i 120, czyli 2 godziny czasu realnego to powiedzmy te 8 godzin w grze, tak? No, to przez te 2 godziny ja ledwie 100 kilo złowiłem ryby. No, proszę was, ja przez całą noc. Po prostu masakra jakaś, nie? No, tu patrzę, że chłopaki na temat maskich rozmawiają. Raczej nie sądzę, że uda nam się trafić w czas, że niby w miksie biorą 10-13, a my mamy właśnie miks. No chyba, żebym spróbował przewinąć czas i spróbować zapolować na te maski. Tylko ciekawe, czy ja na tym sprzęcie dam radę. W razie czego może kurde zmienię na Brutusa. Właśnie. To zawsze to będzie nieco ciekawszy odcinek, bo troszeczkę inne szczupaki byśmy połapali. No a powiem wam, że no trochę się martwię, że na tym sprzęcie, który mamy, no to maski jak tam weźmie, no to możemy mieć mały problem z wyholowaniem go. Więc prawdopodobnie, jeżeli się zdecyduje na ten krok, zobaczymy, jak te szczupaczki jeszcze parę minut tutaj porzucamy. Jeżeli będą dobrze brały, to najwyżej zostanę, a jak będą takie brały jakoś tak słabo,
To może pomyślę, żeby przewinąć czas do 13 i spróbować właśnie, znaczy do 10 i spróbować właśnie zapolować na te maski. No grunt mówią, że między 60 a 80, ale mi się nie wydaje, nie pamiętam, kurczę. Musiałbym sobie sprawdzić. Któryś swój poprzedni odcinek, ten, który z fanatykiem, żeśmy tutaj na ten temat rozmawiali, bo mówiąc szczerze, naprawdę nie pamiętam, na jakim gruncie ja te maski tam łapałem. 150 chyba 5, czy ile? A może to było 75 albo 85, nie mam pojęcia. Naprawdę nie pamiętam, powiem wam szczerze. Gdzieś to miałem zapisane, ale chyba w opisie odcinka nawet. Znaczy grunt to nie wiem, czy pasuje, jest, tylko są godziny podane. A gruntu to chyba nie pamiętam, żebyśmy w opisie dawali w odcinku. To musiałbym sobie po prostu bardzo szybko luknąć tamten odcineczek i zobaczyć, jak to szło. Ale to nic, ja myślę, że spróbujemy. No, tam mówili, że między 60 a 80, tak? To spróbujemy najpierw na 80. Jak nam nie będzie nic brało, no to weźmiemy na te 60, a jak nam nic nie będzie brało, to dalej będziemy kombinować, no bo tutaj jak na razie z tego co. Kurczę, sorki was bardzo za te wygibasy. Ale poczułem się tak, jakbym sobie grał na luzaku i chciałem się rozsiąść w fotelu, tak jakby to było, gdybym grał sobie nie na wizji. No i kurczę, zobaczcie, no to słabo nam to bierze, no. Dobra, wyciągam. Spróbuję zarzucić jeszcze z raz. Może dwa razy. No i huk tam najwyżej, co mi tam. Będzie można spróbować czas przewinąć i trochę zapolować na tego maskiego. Zawsze to nieco inna rybka będzie, nie? Do połowienia, jak jeszcze jakiś fajny by się trafił, no to kurczę, byłoby super. Naprawdę byłoby super, tylko kurczę, nie pamiętam właśnie tego gruntu. Właśnie na te szczupaczki. Na maski. Kurde, no sorry was bardzo, naprawdę, ale tutaj mam jakiś taki mały problem ze swędzeniem stopy. Tak jakoś mnie dość. Okej, mamy branie. Dość nieprzyjemnie. Zastędziała, może trzeba było umyć, jak wróciłem z pracy. No, żartuję, umyłem. No i znowu jakaś popierdółka pewnie, no kurde. No, 3 kilo, no dajcie. Dobra, tam nie ma tu tamto. Przewijamy sobie czas na tą dziesiątą, powiedzmy. I spróbujemy zapolować na te maski. Czy ja dobrze miejsce pamiętam? To czy ja dobrze pamiętam miejsce? Wydaje mi się, że to chyba tutaj maski, co? Tutaj? Czy nie? Tutaj? Jest ten mostek. Właśnie, kurde, nie pamiętam, czy tutaj, czy nie tutaj. Czy jakoś rzucało właśnie tam, gdzie one się teraz pluszczą. Puskają. Wiecie co? Ja na razie spróbuję zarzucić, bo nie wiem, na tym, co mam w gruncie, 35 tutaj. Zobaczymy, co będzie. A co? Taki odcineczek, kurde, sobie zrobimy na testowanie. Ale chyba tutaj, bo ten mostek widzę właśnie z tej strony, to chyba tak, to chyba to miejsce na te maski są tutaj właśnie, z tego co mi się wydaje. O kurczę, nie zmieniłem sprzętu, no dobra, najwyżej będziemy walczyć. No i nawet dobrze mi się udało zarzucić, zobaczcie, kurde, prosto tam gdzie się spławiają. No ale oczywiście moja przynęta bardzo mądra ucieka od tego miejsca, no zobaczymy, zobaczymy. Czy coś nam tu weźmie, czy nie?
i tam dłużej nic nie będzie brać, to sobie spróbujemy zwiększyć grunt, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie tutaj, tak. To jest to miejsce właśnie na te maski. Tylko nie wiem, czy grunt mam odpowiedni. Byłem te 35, tak jak na Pospolite, chyba żebym nie miał, bo ja tam coś kombinowałem, więc może zapomniałem zmienić te grunty, może mam zupełnie inny ustawiony. Zaraz to obczaję. Na razie patrzę, co tu się dzieje, czy coś będzie się działo w ogóle, czy nie. Jak na razie to się nic nie dzieje. No, z tego co pamiętam, to Przemek mówił, że na Maskiego to trzeba troszeczkę poczekać, nie można tak sobie odpuszczać. Jak tam minutkę czy dwie nic nie bierze, to wyciągać i zarzucać znowu. No ale myślę, że chyba jednak tak zrobimy, no bo to szkoda kurde czasu na odcinku. A jednak chciałbym coś złapać. Łyczek napoju. Czarna polewka nie jest zła. O, proszę bardzo. Unikatowy sandacz. Piękny. Dobra, myślę, że już dosyć tego. Czas wyciągnąć to wędzisko nasze. Z tego co pamiętam, to chyba trzeba było stanąć jakoś tu przy samych tych krzakach. I wtedy tam rzucać. Zobaczymy, jaki to ja mam grunt ustawiony. W ogóle tak a propos dla koneserów sprzętu. Cały czas sprzęt ten sam, nic się nie zmienia. Proszę bardzo, wędeczka Arlix 370, 13-12,5 kg. Żyłkę mamy tą słabszą nieco. Wytrzymałość 11,3 kg. Już nie taka ona słaba. Dobra, 35 grunt. Dobra, ustawimy sobie na 65. Zobaczymy, co z tego będzie. Co z tego będzie? Tu, może tu trzeba rzucić. Powiem szczerze, że nie wiem. Spróbujemy, co mi tam. Jak dzisiaj nic nie złapię, to trudno. A może się coś uda. Jeszcze 6 metrów to chyba troszeczkę za daleko, mi się wydaje. No dzisiaj mówię, dzisiaj to odcinek taki będzie trochę dziwny, no bo bardziej będę coś testował. Chociaż też niedobrze, powinienem zarabiać kasę, no ale chciałem troszeczkę, kurczę, połowić gdzie indziej, co innego. W sumie na razie to może sobie tak zostawię tą wędkę. Może będzie branie. Może nie będzie. No teraz bardzo żałuję, że nie mam drugiego monitora, bo bym sobie mógł szybko luknąć na ten odcinek, czy ja w dobrym miejscu w ogóle stoję na te maski. Ale zaraz ja to zrobię, wiecie? Zaraz ja to sobie sprawdzę. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, bardzo szybciutko. Sobie ciszę.
Maski na łuk tygrysowy. Tutaj chyba trochę nie w tym miejscu jestem. Z tego co widzę. Tym. Nie no, w tym, na Maski Jonga. To chyba. Muszki będą dalej. Okej, okay, to podejrzałem, żeśmy tak wrażę sobie filmik. Teraz już wiem mniej więcej, gdzie na te maski zarzucać grunt. Kurczę, grunt 155, nie pamiętam. Ale rzeczywiście mi się przesunęło wszystko. No ale to już trudno się. Jak wyszło, tak wyszło. Mniejsza o większą. Grunt sobie tylko zwiększę. No i zobaczymy. Grunt 155. Zobaczymy, ale haczyk większy miał być, ale to nic, na razie zwrócimy na ten mniejszy i zobaczymy. Zobaczymy, czy ten maski nam weźmie. Ja znowu sprzętu nie zmieniłem. No najwyżej jak coś, to będziemy długo walczyć z tury, bo przynajmniej będzie ciekawie. O ile w ogóle nam weźmie, tak? No bo to też nie jest powiedziane, że się uda. No, mam nadzieję, że się uda coś tutaj wyhaczyć. Godziny słodowe powinny brać. No, zobaczymy. Trochę czasu straciłem, ale liczę na to, że gra mi to wynagrodzi jakimś ładnym szczupaczkiem. Maski. No, naprawdę jestem bardzo ciekawy. Czy to się jakoś uda? Zwłaszcza przy tym sprzęcie. Może być, kurczę, ciężko. Podejrzewam, że z tym większym tutaj na brutusie byłoby ciężko. No ale zaraz zobaczymy. Na razie tu cisza. Słabo, nic się nie dzieje. No i zobaczymy. No, myślę, że chciałbym, żeby coś tam ciekawszego wzięło. Zawsze to trochę będzie emocji więcej, no i coś innego niż tylko te pospolite cały czas. No ale czy to się uda, to no, nie mam pojęcia. No słuchajcie, no naprawdę nie wiem, już dawno maski nie łowiłem.
Miejsce chyba mam dobre, nie pamiętam czy mam dobry grunt, bo teoretycznie z tego co podejrzewałem na filmie, to gruntu nie zmienialiśmy z Przemkiem od maskinonga tygrysowego właśnie. Na takim samym było łowione, więc no liczę, że jednak może się uda tego maskiego tutaj złapać. No, ale czy się uda, to się okaże. Być może się od tamtej pory coś zmieniło w zwyczajach ryb. Czegoś niechętna do współpracy te ryby. Przynajmniej to odpłynęła kurczę na 15 metr. Może lepiej nieco dalej zarzucić, czy już sam nie wiem. Dobra, spróbujemy zarzucić jeszcze raz. O. Tak, teraz ryba odpłynęła. Na pewno, jak ja wyciągam, to na pewno ona odpłynęła. No, jestem ciekaw, czy coś się od tamtej pory pozmieniało, czy nie, czy coś twórcy tutaj inaczej poprzepisywali skrypty, czy jednak nie. Czy jednak tak jak było, tak jak to tak jest. I grunt, i odległość, i miejsce. No, teoretycznie, no tutaj, gdzie mam spławik, no to tam coś się dzieje cały czas, no jakieś tam spławy idą, więc być no teoretycznie bardzo dobre miejsce, tak? No ale coś kurde słabo z braniem. No i mamy. To teraz pytanie, co mamy? Pytanie, co mamy? O, chyba będzie maski. Tylko jaki maski? No, powiem wam szczerze, że tym sprzętem może być lekki problem, żeby to wyciągnąć. No, zaraz zobaczymy. Wędeczka pięknie się ugina.
No, jestem bardzo ciekaw, co to za bydlak nam tu wsiadł na tę wędkę. No i odjazd. No, walka będzie ładna. No, ale już prawie go mamy. No jest. Jest maski, tylko jakiej wielkości? 6-7 kilo niecałe. No i dobra, rzucamy, czyli jednak wszystko jest ok. Miejscówka jak najbardziej prawidłowa. Przynęta i grunt również. Więc myślę, że chyba trzeba tak jeszcze zarzucić parę razy. Ale jak taki problem miałem z tym, to co będzie, jak większy weźmie? Pomyślimy, no, następny zarzut już będzie z Brutusa, chyba wiecie. Ja wiem, że wy pewnie jeszcze, znaczy przynajmniej ci, co oglądają serię Challenge i traktują to jako poradnik, to być może jeszcze nie mają takiego sprzętu jak Brutusa, ale ja już wspominałem na samym początku, Michigan, że właśnie no, tego Brutusa to na 34 levelu sobie dopiero kupicie. Aczkolwiek nie chodzi może tutaj bardziej o jakąś wytrzymałość wędki, tylko myślę o siłę hamulca w kołowrotku, no nie? Myślę, że to jest takie bardziej priorytetowe. No teraz to już chyba. Dobra, ja sobie pozwolę zmienić na Brutusa. Tak, siódemeczka jest na Brutusie, dobrze. Siła hamulca kołowrotka 12, tutaj 9,5. Kurczę, ja może założyć mocniejszy, bo przecież tutaj 12 i 10, chociaż chyba nie mam. Nie mam chyba mocniejszego kołowrotka niż ten na razie. No dobra, to zostanie tak. A jaką ja tu żyłkę mam, tą mocniejszą chyba, nie? Tak, tą mocniejszą mam założoną na 14,5 kg. Widocznie tak musi być. Dobra. To na razie tak to zrobimy. I zobaczymy, być może uda się coś fajniejszego, większego wyjąć. Tak, żeby na tego maskiego zarzucić, tak musicie się kierować mniej więcej na koniec tutaj tych trzcinek, no nie? Jak te trzcinki się tutaj kończą. I tutaj jest ten mostek, to tak tutaj na koniec tych odcinek mniej więcej 18 metr. No i liczyć na farta. Jestem ciekaw, na tym Ardixie będę musiał też spróbować połowić te maski, po prostu zobaczyć, czy w ogóle no, da się je wyciągnąć. No widzieliście, 7 kilo sobie wyciągnąłem, no troszeczkę się tutaj pobawiłem z nim, no ale mi się udało go wyciągnąć, tak? No dlatego, że kołowrotek trochę słaby, tam miał 9 kilo, tak? Siły hamulca, no, ten ma 12. No, jestem bardzo ciekawy, jaka będzie różnica.
O ile uda nam się jeszcze coś złapać, bo już zobaczcie, 11:36 czasu gramy, dopiero jednego szczupaka wyciągnęliśmy maski. No, bo jednak ta walka nam trochę zeszła. A one są między 10 a 13, tak? No to praktycznie w sumie to już zaraz nam się tutaj czas skończy na nie. I lipa. Ale nic, ja tutaj po prostu chcę troszeczkę w tym odcinku połowić innych rybek, żeby wam się nie przyjadło. W międzyczasie, jak sobie będę grał, to prawdopodobnie następny odcinek Fishing Planet to się pojawi dopiero pewnie pod koniec tygodnia. Więc sobie w międzyczasie troszeczkę spróbuję pograć. I zarobić trochę kasiory na szczupaczkach. A z wami właśnie przyjść znowu spróbować zapolować właśnie na muskiego albo na tego tygrysowego. Zobaczymy. Na unikaciki, bo chociaż powiem wam szczerze, w ciągu tej godziny odcinka, to tak mówiąc szczerze, ciężko jest choroba trafić. No wtedy na live udało mi się unikata szczupaka wyciągnąć pospolitego i to spoko jest. No ale tak na odcinku trafić w unikata bez cięcia, no to tak trochę ciężko. Ale zobaczcie, no widzicie, ta częstotliwość brań nie jest jakaś porywająca. O, mamy branie, dobra. Myślałem, że mi kurde ucieknie, ale to coś małego. Bo mi się tak wydaje. Dobra, znaczy to małe pole na razie nam nie wchodzi. Sam kołowrotek wchodzi na czerwone pole. Okej, dobra, co my tu mamy? Maski oczywiście większy niż tamten, ok. No ale mówiąc szczerze, no to całkiem nieźle. Nawet na tym przełożeniu ładnie całkiem szło tego siedmokrotnego wyciągnąć. Elegancko. Rzucamy jeszcze raz. No, tendencja wzrostowa, moi kochani. Kto wie, może jeszcze coś ciekawszego wyciągniemy tutaj. A to miejscówka, jakby ktoś się pytał, to jest jak jesteście na Pospolitych i pójdziecie sobie w lewo, to następna taka właśnie, takie miejsce wycięte z trzcin, to jest właśnie ta miejscówka na maski, no nie? Tak mniej więcej na środku się ustawiacie i rzucacie tak jak ja tutaj na koniec tych trzcin, gdzie między pomostem a trzcinami jest przerwa, to tak na koniec tych trzcin przed przerwą trzeba zarzucić grunt 155 cm. No i coś tam bierze, tak? Nie jest to jakieś mega częste, no ale bierze. No i wiecie, no takiego maskiego wyciągnąć, unikacika, no to kurczę palce lizać, nie? To już jest, powiem wam szczerze, osiągnięcie, bo maski to jest naprawdę. Ja nie wiem, chyba nie przesadzę, jak powiem, że jedna z najbardziej walecznych, jak nie najbardziej waleczna gra w tej, waleczna ryba w tej grze, no nie? Więc tutaj trzeba troszeczkę się pobawić podczas holowania. No oczywiście przy lepszym sprzęcie jest to prostsze, no ale myślę, że na tym Ardixie, jak takie 6-7 kilo będziecie łapać, to na pewno sprawi wam to olbrzymią frajdę. Gorzej, jak weźmie wam coś mocniej większego. No to może być problem z wyholowaniem. Ja sobie na pewno to jeszcze sprawdzę i przetestuję. Jestem ciekaw, jak skończą się te godziny na unikaty teoretycznie, czy one po prostu w innych godzinach też będą brać, bo pospolite na przykład biorą cały czas, tak? W ciągu całego dnia on cały czas biorą. A z tego, co słyszałem, to te inne to tak tylko biorą raczej w tych godzinach, które są podane na unikaty i tylko wtedy one biorą, a ja bym bardzo chciał sprawdzić, czy jak wybije 13, to czy maski mi dalej będą brać, czy nie? No szczerze, trochę się wystraszyłem, bo żyłka mi się zluzowała, bo ta przynęta to sobie chodzi po tej wodzie i ona sobie tę żyłkę tak pływa i raz sobie ją naciąga, raz sobie ją luzuje. Jak mi się tak zluzowała, to już myślałem, że nie zatnę tej ryby, wiecie?
Myślałem, że tej ryby nie zatnę, no ale na szczęście się udało. Chyba w ostatniej chwili. No i udało się wyciągnąć tego 7 kilo, tak? Tamten był 6, 800, ten był. O, przepraszam, 700. Jednak zmęczenie daje znać o sobie. Nie wiem, szczerze, jak jestem wypoczęty, kurczę, no, faktem, że takie czekanie na branie to czasami potrafi właśnie spowodować jakieś ziewanie albo zamknąć oczy. Takie delikatne znudzenie może się wkraść, no ale efekt tego oczekiwania może być naprawdę zaskakujący, więc warto. Powiem wam szczerze, w normalnych warunkach, gdybym był, nie wiem, w ciągu weekendu bym był sobie wyspany, to bym sobie siedział i by mnie to rajcowało, a teraz, no, tak powiem szczerze, że tak na ziewkę trochę zbiera, nie? Więc jak chcecie łowić maski, to proponuję, moi drodzy, wypoczętym podchodzić do sprawy, wypoczętym. Bo jak będziecie nieco podmęczeni, to możecie sobie troszeczkę poziewać. No bo jednak ta częstotliwość brań nie jest jakaś powalająca, mówiąc szczerze. Być może dlatego, że tak było, no nie wiem, 60-80 było powiedziane, że też biorą. Nie próbowałem na razie, czy zmieniać, nie mam pojęcia. Może tym razem jeszcze nie zmienię i nie wypróbuję tamtych wcześniejszych, znaczy tamtych poprzednich, znaczy tych, co mówiłem wcześniej, wielkości gruntu, bo tak trochę mi szkoda czasu, chorowa, no. No, a już skoro jest czas na te maski, no to dobrze byłoby je sobie tutaj troszeczkę połapać, nie? Znowu mamy luz na żyłce. To duży dość. Przy zacięciu może być problem. No, mam nadzieję tylko, że może jeszcze coś ciekawego uda mi się na tej miejscóweczce złowić. A konkretnie ciekawego maskiego. Bo dobrze by było. Ależ ten minok szaleje, po prostu masakra w tej wodzie. A przynęta to oczywiście duże minogi. No chodzi z tym spławikiem jak burza normalnie, jak woda w klozecie taki bystry. No już mogłoby coś wziąć, nie? Mogłoby coś wziąć. Ja bym się nie obraził. I myślę, że wy też nie. Już taka pora, że powoli trzeba będzie ten odcineczek kończyć, ale jeszcze postaram się dołowić do właśnie końca tych godzin, czyli do tej 13. O kurde, mamy branie, mamy branie, mamy branie. Dobra, udało się. No ten luz jest zdradliwy. Dobra, troszeczkę zwiększamy siłę hamulca, bo tu chyba mamy coś. Coś ciekawego na wędce. Ciekawszego niż ostatnio. Myślę, że spróbujemy jeszcze nieco zwiększyć siłę hamulca, żeby łatwiej nam było to wyciągnąć. O. No, próbujemy, próbujemy. Zobaczymy, cóż to za gigant. No i co to jest? Oczywiście maski, tylko wielkości. No kurczę, 6,5 kilo, trochę mniejszy niż ostatnio. I tak walczył tamten 7-kilowy, tak kurde, łatwiej, dużo łatwiej udało się wyciągnąć, a ten skubaniec tak nam tu walczył. Masakra jakaś. Coś niesamowitego. Nie. Sprawdzałem, co tam zniknęło. Powiadomienie na YouTubie. Dobra. No, mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj ciekawego wyhaczymy.
Jakieś strasznie małe te maski mi tu biorą, no. Powiem szczerze, wydawało mi się, że jakieś większe się udawało łapać tutaj. Jakiś tam medal chyba 18 kilo nawet wyszedł, czy coś kiedyś tam, gdzieś coś, teraz jest. A teraz tak jakoś tak nieciekawie, znaczy nieciekawie, w sensie, że ciekawie, że coś w ogóle bierze, ale nieciekawie, że takie małe. Wiesz, kurde, jakimś medalem zakończyć ten odcinek, żeby to miało jakiś swój wydźwięk, oddźwięk. No, żeby to wyglądało, kurde. No ale mówię, to już, moi kochani, ja dlatego wam tutaj się bawię z tymi maskami, żeby nie było, że na odcinkach tylko szczupaki i szczupaki, kiedy będę łowił inne ryby. Ale nie polecam wam, jeśli chcecie łowić zarobkowo maski, to nie polecam. Proponuję raczej łowić właśnie cały czas pospolite do znudzenia, a na maski sobie po prostu przyjść w wyznaczonych godzinach i porzucać i spróbować wyhaczyć unikata. I to jest tylko tyle, bo poza tym maski nie są jakoś tak dobrze płatne jak pospolite, więc zarobku na tym jakiegoś nie ma, po prostu łowimy je dla satysfakcji. Takie jest moje zdanie na temat tej ryby. No i gdzieś już tam popłynął, kurde. Wracaj tam na miejscówek, kurczę, bo normalnie tutaj nic nie będzie brało. No bo co, to przecież to bez sensu ciągle, kurde, wyciągać wędkę, jak tylko odpłynie z miejscówki. No bo przecież to, kurde, cały czas będę tylko wyciągał i zarzucał, wyciągał i zarzucał. Bo te cholerne minogi tak pływają. Sinery też tak pływają, ale nie aż, znaczy tak. No, sinery też tam się poruszają tym spławikiem, ale nie w tak, nie aż w tak. Tak, o Jezus Mario, przepraszam. Ale nie w tak, nie w taki sposób. Kurde, no, no i co, no i dupa, no i odpłynęło, i wyciągam, i zluzowało, i zmuła, bo metraż niedobry, i nic niedobre, wszystko niedobre, musimy zarzucić jeszcze raz. Ten minok normalnie, no to kawał ryby, kurde. Ja się wcale nie dziwię, że tak zapierdziela pod tą wodą. A jak na złość, jak rzucę tutaj, no to mi popłynie w tamtą stronę. I tyle go będę widział. Trzeba jakoś tak spróbować cyrklować mniej więcej. Nie liczyć na to, że nam tutaj nie zrobi jakiegoś obciachu i nie odpłynie czort wie gdzie i jak daleko, nie? Jakiegoś dalej. Albo po prostu mu nie dać, no i tyle. A w ten sposób to zrobić. Próbować utrzymać właśnie go w miejscu, które nas interesuje. A jakoś tak go ściąga cały czas, kurczy na lewo. Cały czas go na lewo ściąga, ale czy to w ogóle jest losowe, czy ten typ tak ma? Ciężko powiedzieć. Znowu mam 18 metr, taki potężny luz na żyłce, że to jest po prostu masakra. Znowu będę, kurde, miał problemy z zacięciem prawidłowym. O, dobrze, odpłyń sobie gdzieś tam, tak, odpłyń. Tylko nie aż tak daleko, mój drogi. Ja nie miał takiego luzu na żyłce. Chyba, że se o tak będę trzymał w górę. Nie wiem, czy to jest sens. Tą wędkę naszą. Zobaczcie, już kurde, już pewnie jest dobra 17 metrów, to jeszcze myślę, że ujdzie, tak. Taka odległość jeszcze ujdzie. Ale jak już poniżej tej odległości zejdziemy, to nie ma sensu trzymać tego spławika w wodzie, tylko trzeba to wyciągać. A i te maski. Fajne rybki, ale słabo płatne. Znaczy słabo. Przy liczeniu 1 do 10. Dobra, mamy branie. Olbrzym to nie jest, no.
Mówiąc szczerze, 5 kilo. Kurde, a większych tutaj mama nie miała? Tylko jakieś, kurde, ledwie co popierdółki, od cycka oderwane, kuźwa, wysyła mnie tutaj na żer, na te moje piękne, drogie mi nogi? Po 5 kilo to ja se mogę pospolite łowić, a nie tutaj, kurde, maski. Ja tu przyszedłem łowić po 20 kilo. A nie po 5. Jasna cholera. No ale zaraz i tak już czas się na nie kończy, więc my zakończymy sobie powoli odcineczek. Ale w międzyczasie jeszcze może jakieś branko nam się uda trafić. Co by nie było w sumie złe, żeby tak jakoś fajnie zakończyć ten odcinek jakimś takim ciekawym okazem, że się tak wyrażę. Jakimś medalikiem chociażby. Powalczyć troszeczkę. No i co? No i kurczę, przez prawie godzinę naszej zabawy, bo powiedzmy, no, mam tutaj 40 kilo ryby dopiero. Na pospolitych to już bym pewnie miał z 80 albo i ze 100. A tak, niestety, bo chciałem wam pokazać, moi drodzy, troszkę coś innego, a nie tylko szczupaki pospolite. Bo pospolite, jak to się mówi, wszyscy znają, nie? Dałem, gdzie tam mnie, kurde, gdzie ty tam mnie płyniesz? Wracaj tu. O tak, bardzo ładnie. No gdzie, no kurde. Wracaj tu tym spławikiem. No tak, teraz to on se przypłynie, tak? Ja już sobie, kurde, tutaj zorganizowałem wszystko, to on mnie teraz łaskawie, jaśnie książę pan spławik pierwszy przypłynie sobie czorny gdzie. Masakra jakaś, dobra. Jeszcze raz zarzucimy. Prawdopodobnie myślę, że to będzie już ostatni zarzut w tym odcinku, bo już i czas na te maski się kończy, a i nasz czas odcinka też już powoli dobiega końca. Moi drodzy, moi kochani, bardzo wam dziękuję. Przybyło ostatnio troszeczkę subskrypcji, ale kurczę, to ciągle jest za mało. Bardzo was proszę, polecajcie mnie znajomym, udostępniajcie swoje moje filmiki na fejsie. Niech to, co tutaj wspólnie robimy, dociera do jak największej rzeszy miłośników zainteresowanych czy wirtualnym wędkarstwem, czy jakimiś bardziej takimi tytułami sandboxowymi, gdzie tak naprawdę nie ma nic na siłę i nikt nikogo nie goni. Bardzo dobre gry relaksacyjne typu Fishing Planet albo w ogóle ogólnie jakieś tam wirtualne wędkarstwo, którym się tutaj na tych odcinkach zajmuję. No i mam nadzieję, że moi kochani, no, będziecie tutaj działać odpowiednio i te 500 subów do końca roku nabijemy. Tak jak mówię, zostały nam 3 tygodnie, niecałe, a mamy tam w granicach 420, no potrzebuję jeszcze 80 subskrypcji do osiągnięcia takiego celu, który sobie założyłem, no i tylko i wyłącznie mogę to osiągnąć z Waszą pomocą. A poza tym, tak a propos, serdecznie Wam dziękuję za Wasze subskrypcje, które doszły nowe, za wszystkie, które mam, bo to dzięki Wam jakoś to wszystko się trzyma kupy. No i obiecuję Wam, że w miarę możliwości, no będę starał się te odcinki wrzucać jak najczęściej, no ale też nie wymagajcie tego ode mnie, bo po prostu, no ja nieraz nie jestem w stanie przewidzieć, co mi się wydarzy w pracy i czy po prostu wracając do domu po tejże kochanej pracy będę na tyle w formie jeszcze, żeby Wam nagrać odcinek. O, zobaczcie, tutaj się czułem nawet fajnie. Zacząłem nagrywać i zaraz mnie, kurde, tutaj dopadło jakieś tam ziewanie. I bynajmniej nie dlatego, że gra mi się nudzi, ale po prostu zmęczenie daje znać o sobie. A zwłaszcza jak się gapi w tą człowiek, w tą wodę i czeka na to jedno, jedyne branie, które następuje bardzo rzadko, zwłaszcza tutaj na szczupakach maski. No to cóż, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że z tymi subskrypcjami sobie jakoś tam poradzimy, a jak się nie uda, no to trudno, ale fajnie byłoby, żeby się udało.
No, to byłby cel na ten rok, który byłby osiągnięty, te 500. Oczywiście wiąże się to z jakimś fajnym konkursem, ze specjalnym odcinkiem. Więc no, powiem Wam, że może warto się postarać o te subskrypcje. No, bo w następnym roku będziemy mieć troszeczkę więcej do osiągnięcia, nie 1000. Przynajmniej 1200, tak jak Fishing Planet, tendencja wzrostowa musi być. Z każdym łowiskiem musimy zarabiać coraz więcej. Ja tak wychodzę z takiego założenia, że z każdym rokiem mojej tutaj działalności wspólnie z Wami, żebyśmy zdobywali coraz więcej tutaj naszych widzów wspólnych, żeby nasze grono się powiększało, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej rzeszy fanów tego typu gier, a także fanów gier sandboxowych, bo to są typowe sandboxy. Tutaj nikt nas nie goni. Nie musimy ubijać jakichś bossów, żeby zdobywać ekwipunek. Wszystko kupimy, zarabiamy tymi ręcoma, że się tak wyrażę, łowiąc te rybki, i dlatego właśnie to jest fajne, bo w sumie nikt nas do niczego nie zmusza. No, i tym oto okazem, moi drodzy, chciałbym się z Wami pożegnać. Całkiem niebrydki. 6,5 kilo, słabe w sumie jak na maski. Te rybki nam tu powychodziły, no ale najważniejsze, że były. Powiem tak, na pewno będę sobie tutaj od czasu do czasu sobie przychodził, żeby tak potestować, jak to wszystko wygląda. No i cóż, moi kochani, serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do subskrybowania kanału, a jeśli chcecie dać, wspomóc jego rozwój, to do przekazania dotacji. Link do dotacji znajdziecie zarówno w opisie do filmu, jak i na profilu, na stronie głównej mojego kanału, na zdjęciu profilowym w prawym dolnym rogu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, trzymajcie się i do następnego.